Cześć, witajcie w kolejnym odcinku EWA. Dzisiaj porozmawiamy sobie o sezonie, który właśnie powoli się kończy. To nie będzie podsumowanie roku, dlatego że takie podsumowanie zrobimy sobie na zupełnie oddzielnym odcinku. Myślę, że w okolicach świąt taki odcinek się pojawi, tak żeby po wigilijnej wieczerzy można było obejrzeć i popatrzeć, co tam ten ASIC przez cały ten rok wyprawiał, a trochę wyprawiał, dlatego że domyślam się, że nie widać tego aż tak bardzo na filmach, natomiast absolutnie to był mój najlepszy rok, jeżeli chodzi o wyniki wędkarskie. To był również mój najlepszy rok, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe i to był mój najlepszy rok, jeżeli chodzi o moje życie absolutnie prywatne. Także rok 2019 był wspaniały dla ASICa, a przyszły rok zapowiada się jeszcze lepiej. Może nie pod kątem prywatnym, bo chyba już lepiej być nie może. Natomiast pod kątem zawodowym, pod kątem wędkarskim jak najbardziej tak. Mnóstwo możliwości, mnóstwo wyjazdów już zaplanowanych. A wy, jeżeli chcecie, możecie mi również w tym pomóc, klikając przycisk wesprzyj. 100% waszego wsparcia z tego kliknięcia będzie przeznaczone na wyjazdy przyszłoroczne, na nowe gatunki, na nowe miejsca, na nowe typy wód. Jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Oczywiście mam na myśli rzeki, mam na myśli morze, bo już od stycznia ruszamy na pstrągi, na trocie, na klenie, wyjazdy za granicę mam już poplanowane, także naprawdę zapowiada się mega, mega fajnie. Dzisiaj skupimy się na tym, co sprzętowo zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie, jeżeli chodzi o sezon 2019 i takich rzeczy nie ma super dużo, dlatego że tutaj mam na myśli naprawdę takie rzeczy, które trochę pobuzowały moją krew, ale jest o czym porozmawiać. Oczywiście zacznijmy sobie od rzeczy bardzo dużych, czyli moja łódka, silnik, przyczepka. Wspaniała sprawa, że pojawiło się to w moim życiu i na pewno bardzo mocno mi to ułatwiło życie i otworzyło drogi również na kolejny sezon, na to, żebym mógł wędkować jeszcze więcej, jeszcze dalej, jeszcze lepiej. Natomiast przejdźmy od razu szybciutko do wędzisk, bo wiem, że to was interesuje bardzo mocno. Abu Garcia Rock Sweeper. To jest kijek, który no nie kosztuje mało, niestety. Ja mam to szczęście, że mam już w tym momencie dwa takie kije w moim asortymencie. Pierwszy z nich to jest kijek 2.15, moja okoniówka, którą łowiłem i fajne grube szczupaki i bardzo duże okonie. Łowiłem to w Szwecji na jednych z odcinkach, gdzie tych okoni dużych rzeczywiście wpadło mnóstwo. W międzyczasie średnie szczupaki, a w tym roku na Rock Sweepera łapałem z Robertem Taszarkiem na jego obrotówki i tam również średnie wielkości szczupaki i przepiękne, przepiękne okonie padały właśnie na ten kijek. Świetna, świetna sprawa, ale mam tutaj na myśli bardziej ten nowy kij w moim asortymencie. Kij 50-90, wersja Rock Sweepera, bardzo mocna, casting 1+1 i to jest kijek, który, no on nie jest dla wszystkich wędkarzy. To nie jest kijek taki, który da wam radochę ze szczupaka 60. To jest kijek do naprawdę poważnego łowienia. Łowiłem na niego metrówki i w Polsce w tym roku, i metrówki za granicą, na jeziorze Vaner. Naprawdę to jest kij, który oczywiście przy dużych rybach jest to frajda. Ta ryba potrafi pochodzić, powalczyć, wygiąć ten kij bardzo mocno, ale to jest kij, który daje naprawdę bardzo dużą kontrolę nad rybą. Także jeżeli szukacie czegoś do łowienia trochę większymi przynętami, jednocześnie bardzo lekkiego i bardzo wygodnego do łowienia, a łowicie w trudnych warunkach i musicie mieć kontrolę nad tymi rybami i nie zależy wam na chlapaniu się 50 przez 30 sekund, no to jest kijek dla was. W przeciwnym wypadku raczej niekoniecznie. Przechodząc zupełnie w inny typ łowienia, Bat Hydra 9. Ten biały bacik, który miałem przez większość sezonu nad wodą, kijek również niestety nie najtańszy, ale po prostu rewelacyjny. Cytując Górka, świetny bat. Ja moją opinię na temat tego bata opieram po prostu na tym, że to jest kijek długi, leciutki i daje taką frajdę z łowienia, że po prostu to się w głowie nie mieści. Ja połapałem w tym roku mnóstwo wspaniałych płoci i trochę leszcza i większość z tego właśnie na tego bacika. Frajda niesamowita, 3 razy większa radocha z takim kijem niż normalne łowienie. Natomiast Kacper Górecki też bardzo dużo na temat tego kija się wypowiadał, bardzo pozytywnie. Także myślę, że dla tych wszystkich, którzy mogą sobie pozwolić na trochę większą inwestycję, kijek po prostu rewelacja. Z jednej strony radocha z takiej płotki to już wędkarski skurcz, z takiej płoci to już ręce i nogi się trzęsą, a większe ryby to już nawet nie chcę mówić. Naprawdę kijas po prostu rewelacyjny. I zostając przy białorybie, Quicksilver.
fiderek. Fidery, które pojawiły się w tym roku, w ogóle łowienie na fider na moim kanale, super fajnie odebrane przez Was, także na pewno fidera będzie w przyszłości również sporo i kijeczek, który był najczęściej przeze mnie używany, Genok Quicksilver, ten mój delikatny fiderek, na którego też pięknie połapałem, grubych płoci, jakieś leszcze, okonie, bardzo fajna sprawa, do tego Garmina i Genlock Zanenty, które pojawiały się w tym sezonie bardzo regularnie, przede wszystkim anysz, karmel, słodziutkie, ale hemp też, czyli konopia, one przede wszystkim tutaj dawały fajne ryby, trochę peletu, trochę kukurydzy, troszkę atraktorów i była zabawa pod kątem białoryby, to w ogóle kosmiczny po prostu sezon, rewelacja niesamowita. I na sam koniec kijek, który również jest zupełną nowością, bo to jest kij Maximusa Neon Midori, ten niebieski, delikatny kijeczek, który też się wiele razy pojawia na moich filmach. No słuchajcie, no szpada po prostu niesamowita, niesamowity kijeczek, mega delikatny, frajda z każdego konia, jakiego tylko dacie radę zaciąć, jest radocha, można pobawić się trochę większymi przynętami, gdzieś tam podzigować, bo to nie jest kijek super mocno lejący się, można się pobawić super lekko jakimś tam robaczkiem gdzieś ze wzdręgami przy trzcinkach, ale poradzić sobie również z większymi okoniami, no i przy tych większych rybach trochę to już jest w ogóle frajda niesamowita. To nie jest kij z powerem, który pozwoli Wam zatrzymać klenia, na przykład 50 w nurcie, absolutnie nie. To jest kij do łowienia raczej na wodach stojących, raczej gdzieś tam z łodzi, ze względu na swoją długość i ze względu na swoją podatność na ugięcie. Myślę, że szczupaczek 50 na tym kiju to będzie chodził tak, że o, niesamowita sprawa, ale jednocześnie to jest kij, który na tyle te ryby męczy, że nie ma możliwości takiej, że tą rybę po prostu zajedziemy gdzieś tam zbyt długim holem, także mega, mega fajny kijek. W ogóle wszystkie kije Maximusa, jakie miałem przyjemność w tym roku sprawdzać. Super, super sprawa. Trzymam bardzo mocno kciuki za Maximusa, żeby w przyszłym sezonie pojawił się już w naszych polskich sklepach regularniej, bo naprawdę warto. Także do Was wszystkich, którzy prowadzicie sklepy, słuchajcie, naprawdę warto. A dla Was wszystkich, którzy będą w tych sklepach robić zakupy, spójrzcie, jeżeli uda Wam się znaleźć Maximusy, bo to są naprawdę fajne kije. Przy kołowrotkach nie było w zasadzie nic, co niesamowicie na mnie wpłynęło. Spinfisher, szósteczka moja, bardzo spoko. Revo S20, też bardzo spoko młynek. Używałem go bardzo długo. Pytacie o niego, to jest ten biały kołowrotek. Bardzo fajny sprzęcik. Natomiast no, nie miałem w tym roku w rękach kołowrotka, który by sprawił, że trzęsą mi się ręce z wrażenia. Bardzo fajny sprzęcik, jak najbardziej polecam. Natomiast mówię, tutaj nie będę się za dużo rozgadywał, bo to nie był kołowrotek, który nie pozwoli mi potem zasnąć w nocy z emocji. Zanim przejdziemy do przynęt, które myślę, że najbardziej Was interesują, chociaż myślę, że może będziecie trochę zawiedzeni, bo za wiele na ten temat też nie mam do powiedzenia, to skupimy się na drobiazgach przeróżnych. Na pewno przypony tytanowe Westina zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie. Sprzęcik nie najtańszy, absolutnie nie polecam używania tytanów, szczególnie takich drogich, takich dobrych, w miejscach, gdzie tracicie 3-4 przynęty dziennie, bo naprawdę pójdziecie z torbami. Zupełnie nie ma to większego sensu, natomiast wszędzie indziej, kiedy tych przynęt nie traci się tak dużo, tytany Westina, rewelacja. Bardzo mocne, tak jak Wam pokazywałem na live'ach, można zrobić supeł, odwiązać, nie ma prawa tam zostać jakikolwiek ślad. Bardzo mocne agrafki z grubego drutu, które też nie mogą się rozgiąć. Dla mnie rewelacja. Zawsze powtarzam, że warto mieć troszkę za mocny sprzęt, szczególnie właśnie taki jak kółka łącznikowe, agrafki, przypony, niż minimalnie za lekki i potem duże, duże problemy. No myślę, że nie muszę Wam mówić, ile razy, ilu wędkarzy już miało problemy z tym, że pękał przypon albo rozginała się agrafka. Najgorsze, co może być. Nie można nie wspomnieć o Deeperze Chirpie, który na pewno w tym sezonie zrobił duże zamieszanie. Pierwsza na świecie bezprzewodowa echosonda z technologią Chirp. Robi to wrażenie naprawdę potężne. Możecie wygrać Deepera Chirpa. Na jednym z moich ostatnich odcinków są zasady konkursu, także zapraszam Was serdecznie. I to jest echosonda, która naprawdę robi bardzo duże wrażenie. Jak sobie pomyślę, że parę lat temu, 10 czy 15, jak jeszcze tutaj na niektórych jeziorkach, do których mam dostęp z brzegu, były ryby. O, jakbym tam wpadł z takim chirpem, mogłoby być spoko. Tak czy inaczej, naprawdę fajna sprawa dla wszystkich tych, którzy łowią z brzegu albo potrzebują echosondy tego typu. Jak najbardziej polecam. A zostając przy Deeperze, pamiętacie, mam nadzieję, na moich nocnych odcinkach tegorocznych pokazywałem Wam lampki Deepera, które nie tylko bardzo fajnie świecą, bardzo długo wytrzymują, to jeszcze działają również jako powerbank, jeżeli tego
potrzebujecie. Nie mogę również nie wspomnieć o osłonach na echosondy Berleya, szczególnie, że nadal trwa promocja minus 50% na te osłony. Bardzo fajna sprawa, to nie jest nic niezbędnego. Natomiast jeżeli używacie niewielkich akumulatorów do tej echosondy i mocno podświetlony ekran zżera ten akumulator dosyć szybko, to wtedy taka osłona mega fajna sprawa. Blokuje ona dostęp światła, więc ten monitor można ustawić na mniejszą jasność. Bateria wtedy trzyma dłużej, akumulator wtedy trzyma dłużej. Czy pada deszcz, czy śnieg, czy leje, nie zalewa nam tego monitora. Nie przeszkadza to w niczym, a kosztuje to naprawdę niewielkie pieniądze. Także zapraszam, link macie w opisie. No i na koniec coś, na co myślę czekacie najbardziej, czyli przynęty. Słuchajcie, w tym sezonie nie sposób nie wspomnieć znów o Pulsadzie. To jest przynęta, której mam 50-70 sztuk w moich pudłach, zawsze mam ze sobą. Z racji tego, że uwielbiam kombinować, uwielbiam szukać nowych przynęt, nowych rozwiązań, to mimo tego, że mam te Pulsady w pudłach, to w tym sezonie jakoś super dużo ich nie widzieliście. Natomiast to nie znaczy, że z nich zrezygnowałem, to nie znaczy, że one są złe. To są niesamowite przynęty. Większość największych ryb w moim życiu złowiłem właśnie na Pulsady. Nadal mam je w pudełkach i to jest moja tajna broń w momentach, kiedy na nic innego nie bierze. Nigdy nie mówiłem, że to jest najlepsza przynęta na świecie. Zawsze wam powtarzam, że są takie dni, kiedy przynęta musi pracować bardzo drobno, albo musi mocno się wykładać na boki, albo musi robić w wodzie niesamowite zamieszanie. Czasami szczupaki wolą taką przynętę, czasami taką przynętę, a Pulsad to jest właśnie ta przynęta, która robi w wodzie zamieszanie niesamowite. Nawet przy niewielkich rozmiarach ten wielki ogon miesza wodę bardzo grubo. Nie zawsze, ale czasami to jest klucz do sukcesu, także o Pulsadach muszę wspomnieć koniecznie. Drugą z przynęt, ja myślę, jak nie trudno się domyśleć, jest Shadtease. Mimo tego, że to też nie jest nowość, chociaż pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem je na targach w Duisburgu w Niemczech. Kupiłem wtedy 4 sztuki, chyba po 7 euro za sztukę. Wróciłem do Polski z taką myślą, że kurde, pokażę wam coś nowego, bo niesamowicie wygląda ta przynęta. I to był rok, w którym Westin wszedł na Polskę. Także wszyscy widzieli i tak. Tak czy inaczej, przynęta oczywiście, która robi niesamowite wrażenie. Bardzo dużo dużych ryb w tym sezonie złowiłem właśnie na Shadtease'a. I mimo tego, że nie chcę mówić na tym odcinku o nowościach, a weszło już trochę nowości na przyszły rok, które robią wrażenie, to wspomnę o tym, że pojawił się nowy rozmiar Shadtease'a Slima, 5 cm, bardzo mała przynęta, bardzo drobno pracująca i też w tym sezonie już sporo grubych okoni mi dała. Także mimo ceny nie wolno o Shadtease'ie zapominać. Jedną z przynęt, która z kolei jest czymś zupełnie nowym w moim wędkarskim życiu, jest ten wirujący ogonek w połączeniu z cykadą. Mam na myśli Duo Spin 7, przynętę, którą widzieliście parę razy na moich odcinkach. Nie połapałem na niego w tym sezonie dużych ryb, ale były takie momenty, że gdyby nie ta przynęta, wróciłbym do domu bez żadnego brania. Były takie momenty, kiedy woda była tutaj zielona, mętna, ta ryba stała w toni, była niby głodna, niby jak już brała to mocno, ale ani na gumkę, ani na foblerka, ani na obrotówkę nie chciała reagować. A ten Duo Spin 7 robił wtedy niesamowitą robotę i myślę, że w tym sezonie jeszcze spróbuję dopaść jakieś okonie właśnie jakimś super lekkim łowieniem, może właśnie ten Neon Midori plus Duo Spin 7, taki zestawik, spróbujemy sobie z głębszej wody jakiegoś okonia jeszcze na to wyjąć. Natomiast ogólnie przynęta bardzo fajna, z racji swojej absolutnej inności od tego wszystkiego innego, co mam w pudle, jest czymś, co naprawdę warto kupić, czy warto chociaż się temu przyjrzeć, bo tak jak mówię, to jest coś zupełnie innego i czasami to właśnie robi różnicę. No i na sam koniec coś, z czego jestem bardzo dumny i bardzo szczęśliwy, że miałem przyjemność testować prototyp obrotówki Rega TR Roberta Toszarka, który będzie w ofercie Polspinga. Mam nadzieję, że już niedługo, kiedy, nie wiem, ale jak tylko się pojawi, na pewno dam wam znać. Na wyjeździe z Robertem Toszarkiem mówiliśmy na te obrotówki bardzo dużo. Jak są robione, jest pokazane punkt po punkcie na filmie, jaka jest różnica między tą nową wersją a poprzednimi, jak ona pracuje i jak jest skuteczna, widać dokładnie na moich filmach. Rewelacyjna praca tej obrotóweczki, rewelacyjne efekty i wspaniały człowiek, a do tego jeszcze wielka, wielka przyjemność i radość i duma i spełnienie marzeń wędkowanie z Robertem, także co tu dużo mówić. No słuchajcie, naprawdę jak one już się pojawią na rynku, mam nadzieję, że przed sezonem strągowym będzie naprawdę, naprawdę
grubo. Linki do filmów, z których przebitki widzieliście w trakcie tego mojego bezustannego gadania, macie w opisie, także bez problemu możecie sobie tam zajrzeć, zobaczyć, jak ten sprzęt rzeczywiście się spisywał. Linki do części sprzętu, o którym mówię, również macie w opisie, także bezpośrednio możecie zajrzeć, zobaczyć, ile to kosztuje, gdzie to się kupi, ile trwa, zanim do Was dojdzie i czy jeszcze dacie radę w tym sezonie na to połowić. Również możecie się tego dowiedzieć prosto z opisu. Dzięki wielkie ekipa za dzisiaj. Dzisiaj bez łowienia, ale już niedługo ruszam na kolejne ryby i mam dla Was kilka niespodzianek. Także dzięki wielkie za dzisiaj, połamania, powodzenia w sprawdzaniu nowych przynęt, nowego sprzętu i do zobaczenia w kolejnym odcinku FWA.